Cześć, witajcie. W tym odcinku zajmiemy się trzecim z artykułów o wzmacniaczu pana Harsta. Nosi on tytuł Wysoka Moc we wzmacniaczu podwójnie sprzężonym, i pan Norman odpowiada na kilka pytań, które powstały w ciągu roku na temat tego wzmacniacza. No i też przykład projektowania tego wzmacniacza ze zwiększoną mocą może pomóc widzom tego kanału. Myślę, że porady pana Kocharsta są na tyle czytelne, że każdy z widzów będzie mógł zbudować własny wzmacniacz w oparciu o lampy, które ma w pudełku. Wielu czytelników pana Kroharsta pytało, jak można zaprojektować podwójnie sprzężony wzmacniacz z użyciem lamp wyjściowych, które lubią. W związku z tym napisał on artykuł, który odpowiada na to pytanie i pokazał obwód z podwójnym sprzężeniem o dużej mocy. Obwód ten można też przeprojektować, żeby zastosować własne lampy, własne pomysły lub własne wymagania. Oryginalny obwód z podwójnym sprzężeniem został zaprojektowany, aby zapewnić wysoką wierność przy niskich kosztach. W swoim stopniu wyjściowym wykorzystywał dwie EL-84 i niedrogie transformatory głośnikowe, nawinięte w najprostszy z możliwych sposobów aby uzyskać odpowiednią wydajność. To niestety spowodowało nierówny opór pierwotnych połówek uzwojenia. Chociaż nierówność ta nie jest ważna w sprzężeniu transformatorowym anody z siatką ekranującą, skutkuje jednak nieco innym odchyleniem, czyli punktem spoczynkowym każdej z lamp wyjściowych. Ze względu na inny spadek napięcia stałego na uzwojeniu pierwotnym połączonym z katodami, niektórzy wykonawcy tego wzmacniacza skorygowali te różnice i zwiększyli moc wyjściową o 1 lub 2 waty, ponieważ wstawili szeregowo 30 ohmów jako rezystor wyrównawczy z połową uzwojenia pierwotnego, która mierzy tylko 70 ohmów, aby jej całkowita rezystancja była równa drugiej połowie. No i tutaj mamy wskazówkę, jaki opór mają uzwojenia pierwotne. Aby zaprojektować własny obwód, użyj tej samej konfiguracji co oryginał lub Odmiany pokazanej na tym rysunku. O ile to możliwe, w obu zastosowano tę samą numerację elementów, aby uniknąć pomyłek. Niestety na tym schemacie nie ma R9 i R10. Niezależnie od używanego obwodu, należy zachować układ i okablowanie V3, V4, V2, R15, R16, R17, R18 oraz C4, C5 i C6 w kompaktowej formie, czyli należy rozmieścić te elementy jak najbliżej siebie. Przenoszą one wysokie napięcia. Audio, które powinny być trzymane z dala od obwodów wejściowych. Aby przejść do projektu, należy najpierw zdecydować, jakich lamp mocy chce się użyć i jakie są warunki pracy. Jeśli chcesz uzyskać więcej niż 20W, powinieneś użyć też większego transformatora. I w artykule podano przykład takiego transformatora. Jest to Chicago Standard A8098. Ma on zbalansowane połówki uzwojenia pierwotnego, zdolność przenoszenia szerszego pasma na dole oraz odpowiedzi wysokiej częstotliwości. Jego impedancja pierwotna wynosi 2000 ohmów z odczepem centralnym. Jest przeznaczona do użytku z lampami o normalnym obciążeniu między anodami wynoszącym 4000 ohmów. Z niewielkimi zmianami można zastosować prawie wszystkie lampy wyjściowe z odpowiednim transformatorem głośnikowym. Aby pokazać jak obliczyć wartość obwodu, jako przykład weźmy EL34. Karta katalogowa lampy malarda wymienia warunek przy użyciu 375 V zasilania z polaryzacją katodową, aby uzyskać 35W mocy wyjściowej. Tym warunkiem jest obciążenie międzyanodowe 3500 omów. Przy obciążeniu 4000 omów między anodami przy użyciu dwóch transformatorów głośnikowych A8098 lampy te powinny dawać więcej niż 30 W, przy założeniu, że przy wyższej wartości obciążenia uzyskamy takie same wahania napięcia. Aby wywnioskować dostępne wahania napięcia wyjściowego w obwodzie anody na podstawie którego obliczeniu. Wszystkie inne wahania, należy użyć warunku wskazanego w tabelach z kart katalogowych lampy Malada. 35 W mocy wyjściowej przy obciążeniu 3,500 ohmów między anodami. To działa do 350 V RMS, używając wzoru na napięcie, który jest iloczynem mocy i oporu pod pierwiastkiem drugiego stopnia możemy obliczyć kołysanie napięcia. Napięcie szczytowe wyniesie 500V, a międzyszczytowe, czyli kołysanie, będzie wynosić 1000V. Z tego po 500V pojawi się. Na uzwojeniu pierwotnym każdego z transformatorów i 250 V w każdej połówce uzwojenia pierwotnego jednego i drugiego transformatora. Nie zapominajmy o tym, że obliczamy działanie w kategoriach wartości międzyszczytowych albo kołysania napięcia wyjściowego. Miernik zazwyczaj mierzy nam RMS, na przykład na testowanym sygnale fali sinusoidalnej. Więc kiedy sprawdzamy działanie wzmacniacza, należy podzielić wartość zmieniającego się napięcia przez 2,83, aby uzyskać odczyt, którego powinniśmy oczekiwać na woltomierzu audio. Aby uzyskać huśtawkę sygnału wyjściowego, o którą właśnie sobie obmyśliliśmy, instrukcja dotycząca lamp mówi, że siatki wymagają napięcia wejściowego 40V RMS, siatka do siatki. Będzie to 20V RMS na siatkę lub 56V kołysania na siatkę. Ale to 56V wahanie jest wymagane od siatki do katody. A katoda waha się 250V z powodu napięcia wyjściowego. To 250V oczywiście jest to wahanie względem masy. Tak więc każdy stopień sterownika musi dostarczać napięcie 250V i 56V, czyli 306V do siatek lamp wyjściowych. Czyli musimy teraz sobie obmyślić, jak skonstruować sterownik. Najpierw wypróbujmy 12A7. Jednym sposobem jest narysowanie linii obciążenia na charakterystyce. Najpierw stawiamy maksymalne napięcie i moc rozpraszania. Gdy użyjemy rezystancji 10 000 Ohmów w obwodach anodowych, to jest R15 i R16, oraz polaryzacji około 12 V, punkt pracy wynosić będzie około 290 V. Będziemy mieli 8,5 mA poboru prądu z zasilacza, który daje nam 375 V. W przypadku wahania 56 V mierzonego od siatki do katody stopnia wyjściowego, siatka waha się o 306 V. Tak więc ten rezystor o wartości 10 000 Ohmów ma tylko 56 V sygnału audio, chociaż anoda dostarcza 306 V audio. Oznacza to, że efektywna wartość rezystora 10 kg do sprzężenia anody w sensie dynamicznym jest mnożona przez 306 przez 56 lub około 5,5, co symuluje 55 kΩ. Rezystory siatkowe R17 i R18, które nie powinny być większe niż 470 kOhm, aby spełnić wymagania eksploatacyjne lamp wyjściowych, nie ulegają w ten sposób zwielokrotnieniu, ponieważ są łączone do masy. Tak więc efektywne obciążenie anody dla sygnału zmiennego wynosi 55 kOhm równolegle z 470 kOhm, czyli około 49 kOhm. Położenie linii obciążenia 49 kΩ przez punkt roboczy i oszacowaniu kołysania 20 24 v, czyli to jest dwukrotność napięcia polaryzacji, kołysanie anody wynosi od 100 do 440 V lub 340 V. Aby wykorzystać ten dynamiczny punkt pracy, przez jedną lampę przechodzi prąd 12 mA przy 100 V, podczas gdy przez drugą przechodzi 5 mA przy 440 V. Całkowity prąd wynosi 17 mA przy dynamicznym wahaniu lub 18 mA w stanie spoczynku, stąd wymagamy polaryzacji 12 V. Tak więc rezystor katodowy bez bocznikowania musi mieć 680 omów. To wystarczy, ale pozostawia zbyt mały margines komfortu. Aby mieć pewność, że uzyskamy wystarczająco duże zmiany napięcia, wypróbujmy 12BH7A. Ponieważ używamy rezystora anodowego 10 kOhm, tym razem z dynamiczną polaryzacją lampy 15V, uzyskujemy punkt pracy 300 V przy 7,5 mA, co mieści się w zakresie znamionowym lampy. Przy takim. W samym obciążeniu dynamicznym anody 49 kg wahanie wynosi teraz od 55 V przy 12,5 mA do 495 V przy 3,5 mA. Wahania napięcia są znacznie bardziej odpowiednie. 495 V minus 55 V to jest 440 V. Rezystor katodowy R11 musi dawać polaryzację 15 V przy całkowitym prądzie 12,5. 3,5 czyli 16 mA. Dlatego też rezystor 1000 Ohmów będzie wystarczająco dokładny, biorąc pod uwagę rezerwę. Daje to prawie ten sam spoczynkowy punkt pracy. Ponieważ każda lampa przewodzi 7,5 mA z 15V polaryzacją. W przypadku biasu EL34 instrukcja obsługi lamp malarda podaje 260 ohmów na lampę. Każda połowa uzwojenia pierwotnego transformatora A8098 ma rezystancję 55 ohmów, więc potrzebne jest dodatkowe 205 ohmów na lampę. W przypadku dwóch lamp Wartość ta zmniejsza się o połowę. Rezystor 100-omowy, czyli ten R19, będzie tutaj wystarczający. Całkowity maksymalny prąd sygnałowy dla anody i siatki ekranującej wynosi 227 mA. To jest 2 razy 94 plus 2 x 19,5. Co daje spadek napięcia 22,7 V i rozpraszaną moc 5,15 W, czyli. 22 ,7 22,7 razy 227 tysięczny. Należy więc zastosować rezystor o mocy minimalnej 10 W. Rezystory anodowe stopnia sterującego R15 i R16 obniżają napięcie o 7,5 V przy 7,5 mA, co stanowi rozpraszanie nieco ponad 0,5. Wata. Więc tutaj należy zastosować rezystory co najmniej jednowatowe. Rezystor półwata jest wystarczający do polaryzacji stopnia sterującego, to jest R11 i innych rezystorów w tych blokach. Odwracacz fazy i wzmacniacz napięciowy. Stopień sterujący będzie wymagał 30 V bez zmian napięcia na każdej siatce, czyli dwukrotność napięcia polaryzacji. 12AX7 z łatwością poradzi sobie z każdym obwodem. Stosując układ z rysunku z rezystorem 100 kOhm zarówno na katodzie jak i anodzie w bloku odwracania fazy R4 i R5, linia obciążenia ma 200 kOhm. Przy zasilaniu 300 V B+, do tego punktu, minimalny spadek napięcia na lampie wynosi około 60 v. W przypadku dynamicznej linii obciążenia, ze względu na równoległe połączenie rezystorów i siatki następnego stopnia, to jest R7 i R13, minimalny spadek napięcia na lampie jest nieco większy, więc dopuszczamy 75V. Będzie to minimalne wahanie dolne od punktu pracy z 15V na każdym obciążeniu, anodzie i katodzie. Czyli napięcie pracy lampy powinno wynosić 105 V. Ustawienie 110 V dla niewielki margines. Powoduje to spadek napięcia 190 V na rezystancji obciążenia dla prądu stałego. 95 V na katodzie i 95 V na anodzie. Teraz druga połowa lampy musi zapewnić bezpośrednie sprzężenie dodatniego napięcia siatki 95 V. Dokładnie powinno to być mniej o polaryzacji drugiego stopnia, czyli 94,3 V. Przy użyciu rezystora anodowego 220 kΩ, to jest R3, wymaga to polaryzacji 0,6 V przy prądzie anody 9,0 mA. Tak więc rezystor polaryzacji stopnia wejściowego R2 musi mieć około 680 ohmów. Jest to również dolna odnoga ujemnego sprzężenia zwrotnego. Rozdzielacz fazy i wzmacniacz napięcia. Działają ze źródła 300 V, więc do obniżenia dostępnego napięcia, czyli z B2 do B1, potrzebny jest rezystor szeregowy. Rezystor o wartości 39 kOhm i mocy 0,5 W, przewodzący 1,85 mA, wytworzy wymagany spadek napięcia, czyli 75 V. Stopień ma wzmocnienie około 70, więc 30 V zmiany napięcia wyjściowego potrzebne na wejściu odrasacza fazy. Wzmocnienie odrasacza fazy ma wartość prawie jeden między wejściem a każdym wyjściem jest uzyskiwane przy około 0,43 V na wejściu. Jeśli użyjemy sprzężenia zwrotnego o wartości 14 dB sygnał wejściowy musi być około 5 razy większy lub zmieniać się o wartość 2,15 V co stanowi 0,76 V RMS. Aby uzyskać to sprzężenie zwrotne napięcie na R2 musi wynosić około 4 razy 43 setne lub zmieniać się w w zakresie 1,72 V. Kołysanie na katodzie V4, z której sygnał pochodzi, wynosi 250 V. Tak więc rezystor R8 musi mieć wartość 680 razy 250 przez 1,72. Czyli 100 kΩ. Wartości kondensatorów sprzęgających są zgodne z oryginalnym wodem. Również R12, R14 i R13. No, z R7 też zrobiono to samo, to jest 270 kΩ. W przypadku zastosowania transformatora sieciowego z napięciem wtórnym 400-400 V, całkowity prąd wynosi 227 mA dla lamp mocy, 15 mA dla stopnia sterującego i prawie 2 mA dla stopni wejściowych. Łącznie 244 mA. Lampa 5U4. Z kondensatorowym filtrem wejściowym zadba o zapotrzebowanie na moc. Używając kondensatora wstępnie filtrującego o wartości 10 mikrofaradów napięcie wyjściowe wynosi około 470 V. Tak więc rezystor wygładzający musi spowodować spadek napięcia około 95 V przy 244 mA, co wymaga 370 Ohm przy 23 W mocy. Można zastosować rezystor o wartości 350 ohmów i mocy 25 W. C8 musi mieć napięcie znamionowe 500 V. To są obliczenia, ale po zbudowaniu wzmacniacza należy sprawdzić napięcia robocze zarówno punktów spoczynkowych, jak i zasilające. Napięcie anody 12BH7 powinno wynosić 300 V, zakładając, że końcówki zasilające B+, r 15 i R16 mają napięcie 375 V. Katoda i anoda drugiej połowy 12AX7 Mieć odpowiednio 95 i 205 V, ponownie zakładając, że punkt zasilania wynosi 300 V. Jeśli nie, rezystory polaryzacji R11 lub R12 wymagają zmiany, aby uzyskać właściwe napięcia. Nie zapominajmy, że jeśli zmienimy R2 i R8, wymagać będzie to zmiany w tym samym stosunku, aby utrzymać prawidłowe sprzężenie zwrotne. Obwód C1R6 od katody V1A do uziemienia wyrównuje odpowiedź częstotliwości do około 20 kHz. Jeśli system głośników zawiera elektrostatyczny głośnik wysokotonowy, to obwód RC wytwarza wzmocnienie od 6 do 8 dB przy około 20 kHz. To wzmocnienie można zminimalizować, eliminując C1 i R6 podczas korzystania z elektrostatycznego głośnika wysokotonowego. Jeśli używasz oryginalnego obwodu stopnia wstępnego, ten z radioelektronik z czerwca 1960 lub listopada 1957 roku, należy wyregulować R9 i R10 z podłączonym sygnałem na wejściu i sprzężeniem zwrotnym, aż napięcie sygnału na obu siatkach drivera lamp mocy będzie równe. Łatwiej jest to zrobić eksperymentalnie niż przez wyliczenie. Wejście z transformatorem. Oczywiście w dzisiejszych czasach transformator wejściowy jest dosyć archaiczny. Bardzo często unika się takich stopni z transformatorem wejściowym, zamienia się na inny. Ale artykuł omawia taki transformator wyjściowy, więc chociażby dla wiedzy praktycznej, warto się zapoznać także z tym fragmentem filmu. Układ wykorzystujący wejście transformatorowe, aby zrobić to skutecznie, potrzebne jest znacznie większe wzmocnienie ze stopnia sterującego, więc wystarczą dwa stopnie, sterowanie i wyjściowy. Odbywa się to za pomocą sterownika pentodowego i nieco dalej ze sprzężeniem zwrotnym bootstrap, włączając rezystory siatkowe stopnia wyjściowego. Ten rysunek przedstawia ten obwód. Stopień wyjściowy jest taki sam jak ten, na który właśnie pracowaliśmy i wymaga 306 V zmiany napięcia na siatkach, z czego 250 V pojawia się na katodzie. Sterownik wykorzystuje dwie pentody, którymi mogą być EF86. Stosując rezystor anodowy 10 kOhm R15, R16, sprzężony z rezystorem siatkowym 470 kOhm R17, R18 i polaryzacją 3,3 V wzmocnienie wynosi około 500. Przy użyciu dynamicznej linii obciążenia 5, ,5 Pół razy 80 tysięcy lub 440 tysięcy omów. Oznacza to, że wahania wejściowe siatek sterujących dla EF86 muszą wynosić około 306 przez 500, czyli 60 V. Prowadzenie 2,4 V. Na powrót z uzwojeń siatkowych transformatora wejściowego daje 14,5 dB sprzężenia zwrotnego. Kołysanie napięcia wejściowego na uzwojeniu siatkowym musi wynosić 3 V lub około 1, ,5. 0,6 V RMS. Jeden z podstawowych transformatorów siatkowo-anodowych do obwodów przeciwsobnych ze współczynnikiem podwyższenia wynoszącym 2,5 lub 3 pozwoli na wysterowanie tego wzmacniacza z wyjścia wtórnika katodowego dostarczającego 1 V RMS. Rezystory sprzężenia zwrotnego muszą mieć 1 kΩ R1 i R2 i 100 kΩ R4 i R5. Aby zapewnić redukcję ze 100 do 1, czyli z 250 V do 2,4 V, jedynymi pozostałymi szczegółami są układy napięcia polaryzacji i napięcia siatki ekranującej oraz odstrzęganie od stopnia wyjściowego siatki, aby umożliwić bootstrap rezystorów siatkowych. EF86 potrzebuje polaryzacji 3,3 V przy całkowitym prądzie anody 2 mA plus około 1,6 tego jako prąd siatki ekranującej. Rezystor 1,5 kOhm powinien być do tego odpowiedni. Napięcie siatki ekranującej musi wynosić 140 V, aby wykorzystać punkt pracy, na którym się oparliśmy. Szacując prąd siatki ekranującej z dwóch lamp na 30 mA, czyli prąd 1,6 anody i przewyższając go pięciokrotnie zasilaniem z potencjometru, górna część R6 musi mieć spadek napięcia 375-140, czyli 235 V przy 1,8. I wymaga to rezystancji 130 kOhm. Tolna część R7 musi mieć spadek napięcia 140V przy 1,5mA, co wymaga 93kΩ. Można wykorzystać wartości standardowe 120kΩ i 91kΩ lub 82kΩ. Do odsprzęgania siatki ekranującej potrzebny jest duży kondensator, czyli C1. Ze względu na wysokie wzmocnienie stopnia, co oznacza, że siatka ekranująca będzie podatna na wzmocnienie każdego podawanego do niego napięcia przy dźwięku. Należy wypróbować elektryczności. O wartości co najmniej 100 mikrofaradów i napięcia pracy 150 V. Od sprzęgania siatek stopnia wyjściowego wymaga doprowadzenia pełnego napięcia wahań katody do dolnego końca rezystorów siatkowych. Na użytych do tego kondensatorach C4 i C5 występuje napięcie polaryzacji stopnia wyjściowego 22,7 V. Można więc użyć 50V elektrolitu powiedzmy 100 mikrofaradów. Rezystory R8 i R9 pochłaniają niewielką część mocy wyjściowej, podobnie jak Rezystory sprzężenia zwrotnego R4 i R5, które na każdej katodzie widzą 1 rezystancję obciążenia. 1,4 całkowitej wartości anody do anody. Ich 100 kiloohmów Oznacza, że tylko 1% części mocy sprzężonej przez katody zostanie doprowadzony do tych oporników. Całkowita rezystancja obwodu siatkowego wynosi teraz około 600 kOhm. Konfigurując ten obwód, podobnie jak w przypadku innych, należy sprawdzić wszystkie napięcia prądu stałego, a następnie zobaczyć, czy napięcia sygnału są takie, jakie być powinny. Obwód praktyczny. Zgodnie z procedurami projektowymi przedstawionymi w tym artykule, pracownicy Radio Electronics opracowali 35-watowy wzmacniacz z podwójnym sprzężeniem, pokazany na rysunku 8 i na zdjęciach. Wzmacniacz został skonstruowany jako jednostka dwuelementowa z płytką drukowaną obwodów audio. Gniazda V1, V2, V3 i V4 muszą być dokładnie ustawione przed montażem. Należy zamontować gniazda dla V3 i V4 tak, aby strzałki na montażu wypadały między pinami 1 i 8. Montaż gniazd V1 i V2 należy przeprowadzić tak, aby strzałki wskazywały przestrzeń między pinami 1 i 9. Strzałki na miejscach mocowania V1 i V2 wskazują na dodatkowe otwory używane do przewodów masowych do blach ekranujących lampy. Prototypowa sekcja audio wzmacniacza została zbudowana w obudowie 7 x 11 na 2cale, ale napięcia B+ pojawiają się w niektórych punktach na górze płytki drukowanej. Autor zaleca więc zbudowanie w tej sekcji specjalnej obudowy, która będzie miała dopasowaną kratkę wentylacyjną albo pokrywę. I tutaj wymienia typy obudów, jakie to można zastosować. Wiemy, że w dzisiejszych czasach są one już niedostępne, ale można poszperać w internecie zobaczyć jak one wyglądały. Jest to BUDCA 1751 lub ICA 3966. Zasilacz wbudowany w obudowę 5 x 7 na 2 cale i Połączony jest ze wzmacniaczem pięciożyłowym kablem. Rezystor filtra wejściowego R21 ma regulowany suwak podłączony do dodatniego końca C8A. Suwak ten ustawiony jest na 375 V na końcach B+, R15 i R16, niebieskie i brązowe przewody T2. Ten potencjometr w układzie zasilacza można wymienić stosując typowy dzielnik napięcia składający się z dwóch rezystorów. I to jest koniec tego artykułu. Jak sami mogliście spostrzec przykład obliczenia tego wzmacniacza. Mówi nam, jakie parametry należy wykorzystywać do obliczeń, jak należy te obliczenia przeprowadzić i na jakie rzeczy zwrócić uwagę, żeby wzmacniać działało prawidłowo. Problem z transformatorem już omówiłem w poprzednim odcinku, także nie będę tego powtarzał. Mam nadzieję, że komuś uda się taki wzmacniacz zrobić i pochwali się w komentarzu, jak taki wzmacniacz gra. Ja sam osobiście jestem ciekaw, jak gra taki projekt, więc do tego wzmacniacza wrócimy za jakiś czas. Nie obiecuję, że będzie to szybko, ponieważ związane jest to z kosztami, ale myślę, że warto się zainteresować wykonaniem takiego wzmacniacza. Pewnie kiedyś tam wrócimy do tego, może w przyszłym roku. Na koniec chcę Wam powiedzieć, że. Wiele projektów, które tam obiecywałem zrobić, będą dopięte na ostatni guzik, tylko że wymaga to czasu. Oraz pewnych nakładów finansowych Na razie nie jestem w stanie wykonać tych projektów Mimo, że od czasu do czasu coś tam dłubię przy nich I dogrywam poszczególne sceny Także w planach gdzieś tam mam zanotowane Wzmacniacz Williamsona Mam też zanotowane do wykonania cyrklotron, Ten wzmacniacz tutaj Harsta Też mi się podoba, więc też pewnie kiedyś tam go wykonam I Na pewno będą jakieś próbki Wzmacniacze SE Z obciążeniem rozproszonym Także jest trochę tych projektów do zrobienia No ale czasu mało do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Takie postscriptum. Trzy artykuły to sporo wiedzy, prawda? Dodatkowo kilka for internetowych. Widziałem działające modele, więc wzmacniacz jest wart uwagi. Ale jako, że jest to sprzężenie Unity, pewna wersja sprzężenia Unity, musimy zadbać jednego transformator głośnikowy. Nie tak jak pan Krohas sugerował. Jeżeli samodzielnie będziemy wykonywać, no to wiadomo, trzeba się postarać. Z dostępnych w handlu, no to jesteśmy skazani na to, co w handlu jest. Teraz wrażliwość tego wzmacniacza, czy tam odporność na, na, na zmianę obciążenia w zakresie niskiej częstotliwości dla sprzężenia Unity są dobre. Natomiast w zakresie wysokiej częstotliwości niestety są słabe. Dlatego trzeba dbać o dopasowanie impedancji podłączonych głośników do odpowiednich zacisków. Jeżeli mamy głośniki, których impenancja zmienia się bardzo mocno, jest reaktancyjna, no to widzimy, że w zakresie niskiej częstotliwości odporność wzmacniacza na te zmiany jest dostateczna, a w zakresie wysokiej częstotliwości słaba. Stąd dopasowanie głośników do odpowiedniego zaczepu na uzwojeniu wtórnym jest dosyć krytyczne. Widzimy, że wzmacniacz charakteryzuje się dosyć małymi zniekształceniami 0,3 to są testy z lampą 5881, to są testy pana Kroharsta zrobione do porównania różnych stopni mocy. Ten wzmacniacz, który tutaj widzieliście pierwszy, jest on w pełni symetryczny. Tam nawet były uwagi o tym, że można wyrzucając stopień odwracający fazę, zrobić wejście symetryczne. Trochę przeróbek tam było. I wzmacniacz jest w pełni symetryczny, nawet sprzężenie zwrotne jest symetryczne. Tutaj zwróćcie uwagę na to, że nie bierzemy sprzężenia zwrotnego z uzwojenia wtórnego transformatora, ale wpływ transformatora na prądy anodowe są. To wiemy, że prąd magnesujący zmienia nam prąd płynący przez lampę. Dlatego też. Niejako dla zakresu niskiej częstotliwości mamy udział transformatora w kształtowaniu prądów pętli sprzężenia zwrotnego. To jest z lampami EL84. Tutaj mamy tą wersję z lampami EL34. I pan Crowhurst już zrezygnował z tej pełnej symetrii na rzecz inwertera fazy z podzielonym obciążeniem. Być może po tak doszedł do wniosku, że to i tak będzie grało. Zamiast lampy EL34 można stosować KT88, KT120 nawet. Trzeba tylko zadbać o odpowiedni transformator. Jak go policzyć? To już Wam wyjaśniałem, ale jeszcze raz wam zwrócę uwagę, że transformatory po prostu są w szeregu na uzwojeniu pierwotnym. Dlatego impedancję RAA dzielimy na pół żeby każdy z tych transformatorów ponosił połowę odpowiedzialności za prąd. Natomiast uzwojenie wtórne są połączone równolegle. W związku z tym, zgodnie z prawem OMA, impedancja tego uzwojenia i tego uzwojenia musi być dwukrotnie większa niż zacisków, które chcemy podłączyć. Jakie transformatory z handlu można wybrać? Do l 84 był transformator oryginał Triade S34X. On na uzwojeniu pierwotnym miał 4000, na uzwojeniu wtórnym miał 8, 16 i omy, 7,5 W miał. W handlu, na przykład sklep lampy elektronowe znalazłem Hammonda 125M, który po odpowiednim ustawieniu odczepów nadawałby się do tego. Co prawda, wiecie, tutaj jest jednak Trochę pasmo ograniczone bo 150 Hz do 15 kHz ze spadkiem minus 1 dB, ale pamiętajmy, że to jest dla 15 W, a wzmacniacz oryginalny potrzebuje 7,5 W. A w związku z tym nasycenie rdzenia nie będzie tak silne i będziemy sięgać niżej w dół. Trzeba tylko odpowiednio wybrać uzwojenia. Ja tu pokazuję notatki, a wy nie widzicie, tu mam takie notatki. Trzeba odpowiednio wybrać uzwojenie po prostu, żeby ten transformator nam zadziałał z tym układem. Można też do EL34 stosować inny transformator, tylko że jesteśmy skazani na jeden jeden odczep, jeden rodzaj głośników, który możemy do niego podłączać. Mianowicie on ma wyjście 8 mowy, więc przez pół to będziemy mieli 3, 4 omy. Natomiast pierwotne 1,73 to daje nam w okolicach 3,46, tak jak podawał katalog lampy EL34. Oryginalny transformator to jest Stancor A8098 i ten transformator ma na pierwotnym. 2000 ohmów z odczepem środkowym, uzwojenie wtórne 32168. Oczywiście 32 ohmy nie będziemy dzisiaj używać, bo rzadko spotkamy głośniki. Tutaj mamy także rezystancję uzwojenia pierwotnego, którą należy brać pod rozwagę, jeżeli dobieramy RK. I tak możemy zrobić z każdą lampą, którą chcemy zastosować. Tu mam na przykład lampę od pana Mariusza. Bardzo dziękuję za ten prezent. Jest to lampa 57, dobrze widzę, 63. Taką tetrodę można zastosować także w tym wzmacniaczu zamiast EL84. Była jeszcze mowa o transformatorze wejściowym. Jest taki transformator w ofercie Ampton TL. Co prawda, przekładnie jest 2,35, a nie 2,5 do jednego, ale dzisiaj mamy źródła sygnału mocniejsze niż za czasów pana Krewharsta. Więc można spróbować. Zastosować taki transformator wejściowy, pobawić się z lampami EF86, zobaczyć, jak to gra. Jeżeli ktoś odważy się złożyć coś takiego, to proszę o informację, jak mu wyszły te testy. No i samodzielnie wykonywany transformator, no to już te kwestie poruszałem. Oczywiście w domowych warunkach będzie trudno Wam uzyskać cztery takie same sztuki, ale jeżeli się postaracie. To możecie zrobić dobry transformator. Co do zasilania, jeszcze jedna uwaga. Tutaj mamy zasilanie na lampie 5U4GTB. Można to zrobić inaczej. W dzisiejszych czasach mamy stabilizatory napięcia. Można wykorzystać ten AVT, ale ja bym sugerował zrobić coś lepszego. Na przykład sterowane Arduino. Dodatkowo wtedy można zrobić pilota z regulatorem głośności. W każdym razie taki zasilacz jest powiedzmy lekko zamierzchły. Dzisiaj możemy stosować stabilizację tętni. To jest ważniejsze niż stabilizacja napięcia równego. Chociaż w tym układzie mamy bootstrap, więc dobrze byłoby postarać się, żeby te 375V, jak opisano w artykule. Trafiało na anody tych lamp. To chyba wszystkie uwagi. Jeżeli będziecie mieli doświadczenie z tym wzmacniaczem, podzielcie się dla korzyści innych widzów, podzielcie się swoimi wnioskami. Jeszcze raz dziękuję panu Mariuszowi za prezent. Tam trochę tych lamp dostałem od niego, tego typu. No i do następnego razu, trzymajcie się.